Chciałbym Państwa uprzejmie poinformować, że jestem stalinofilem, czyli miłośnikiem Stalina. Uff, możemy zapewne odetchnąć już z ulgą, bo na pewno teraz moi adwersarze przestali to oglądać, więc można już na spokojnie. Zanim zatem przystąpię do gloryfikacji Soso, zajmiemy się czymś innym, ale też istotnym. Proszę o zapoznanie się samemu z tekstem Mario Sousy, Kłamstwa o historii ZSR, który to tekst jest dostępny w internecie. Pora bowiem, żeby Polacy zaczęli żyć w prawdzie. Ale najpierw rocznica powstania 44. Co prawda o powstaniu warszawskim jeszcze nie mówią, że to gloryfikacja hańby i obłędu, ale przynajmniej, że to katastrofa narodowa. No to już coś. Dynamika zdarzeń jakaś jednak występuje, gdyż nawet oficjele dostępują przeobrażeń świadomościowych w kierunku prawdy. Istotne jest tu przypomnienie, że Zachód nie ma żadnego interesu zajmować się Polską szczególnie, a na pewno nie musi on widzieć europolityki przez nasz punkt widzenia. Mało tego, Polska go tak naprawdę guzik obchodzi, bo to my Polacy najbardziej czujemy się częścią tak zwanej cywilizacji zachodniej, czy jak mówimy nieprawdziwie łacińskiej, niż kraje zachodnie. Przez Polskę bardzo często inni załatwiali swoje interesy, czy to Napoleon, czy w 1939 roku, czy w 1944 roku, a bajanie o jakiejś 18 bitwie w dziejach świata w 1920 roku, zatrzymaniu komunizmu, bo cała Europa by była komunistyczna, mało ją obchodzi i kto wie, czy nie chciałaby być taka. Bo prawda jest taka, że republiki komunistyczne powstawały na Zachodzie już wcześniej, przed wojną 1920 roku, już w roku 1918, między innymi w Niemczech. Więc Polska Zachodu przed niczym nie obroniła. A Zachód nie ma też interesu, żeby wyjaśnić, że Rusek to nie krwawy wampir, tylko solidny przyjaciel Polski. Nie miał też żadnego interesu w zatrzymaniu na przykład Hitlera w marszu na Polskę i Rosję. Mnie osobiście dziwi co innego, że tak łatwo za rządów komuny myśleliśmy odwrotnie od nich, obojętnie co powiedzieli, a teraz mimo, że widzimy zakłamanie władzy, nie robimy tej prostej przekładki. Wtedy umieliśmy żyć równolegle, a teraz nie. Wtedy widzieliśmy ich zakłamanie, a teraz nie. Mimo, że oni żyją równolegle, niezależnie od nas, kompletnie zajęci swoimi sprawami, a my nic ich nie obchodzimy. Dlaczego nie myślimy po swojemu, niezależnie od nich? Na tym polega nasze skażenie świadomościowe. Tak to trudno przenieść, że tamtejszy Azjata z krwawym nożem w zębach to dzisiejsze białe kołnierzyki, gazety, ekrany TV, banki, jambony? Już byłoby po kłopocie. Bo już chciałoby się przystąpić do analizowania sławiańszczyzny, choćby matronatów. No ale cóż, trzeba być cierpliwym, bo ja sam też w tym tkwiłem i byłem odporny na jakiekolwiek słowa prawdy i obiektywizmu o rzeczywistości. Przez cały PRL i nawet jeszcze trochę. Komuna była dla mnie totalne zło i koniec. Człowiek się nie włączał, nie był inicjatywny, nie składał patentów. Przeszliśmy bardzo wobec ojczyzny, czego przykładem ewidentnym durnoty narodowej, bogoojczyźnianej, był inżynier Karpiński. A tu przejście do obiektywnego osądu nie wymaga cudów. Wystarczy porównać tylko czynniki makroekonomiczne wszystkich okresów historycznych i znać prostą formułę. Potęga państwa to potęga gospodarcza. Skoro za PRL była największa, więc PRL był dla Polski w całym tysiącleciu okresem największego rozwoju i dobrobytu. I to powie każdy obiektywny ekonomista świata. Sprzedawaliśmy broń, statki, węgiel, żywność. Teraz zlikwidowaliśmy ponad 80% majątku narodowego oraz zadłużono sztucznie, niebotycznie każdego z nas. PGR-y Czesi przekształcili w spółdzielnie. Zdjęli tylko gwiazdy z kołchozów. My zniszczyliśmy wszystko do gołej ziemi. Gorzej niż Dżingis Khan. Nie tylko PGR-y.
ale ludzi z tych bloków przypegierowskich pod śmietnik albo na saksy. A jak nie zaradny, niech zamarza zimą na ogródku działkowym. Ponad 40 tysięcy samobójstw Polaków w tym roku. Gdybyśmy rozumieli, co się stało i co się stanie, natychmiast zażądalibyśmy zamachu stanu komisarycznego zarządu nad majątkiem i monopolami, wprowadzenia nawet karty, unieważnienia zadłużenia u złodziei, czyli Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, i odbudowy państwa w jeszcze bardziej ortodoksyjnej formie reżimowej niż po wojnie. Bo to jedyny ratunek. Spoko, ja tylko mówię. Nie mam żadnych możliwości na wprowadzenie tego projektu. A mój jest zupełnie inny. Rewolucja bez rewolucji i on już się realizuje. I też go na razie nie popieracie. I szybko nie poprzecie. Mimo, że nawet sobie na razie nie wyobrażasz, co cię czeka. Bo Żyd gnębiciel nie popuści. Prąd o 30% w górę. Będziesz umierał na własne życzenie coraz intensywniej. Tu mają swój paradisus judeorum. Lepszy niż mityczny Eden. A ty pejsatego okupanta dalej wielbisz, zamiast mu skoczyć do gardła. A ja proponuję, żeby może już przestać sikać na młot i sierp, tylko przyjąć to jako symbol gromady i dodać jeszcze pióro z książką pod daszkiem. Czyli taki dom, gdzie ma się schronić i robotnik, rolnik, rzemieślnik i człowiek wyedukowany. Taki socjalizm proponuję. I głowię się nad tym, jak połączyć siły i maoistów, i komunistów, i zadrużan, narodowców, katolików, ale już po porzuceniu przez nich konfesji. I myślę, że w końcu podchwycą pomysł wszechnicy i się bez kłótni zaangażują razem w kształcenie narodu. W tym się upieram, choć widzę upór niesamowity rodaków przed współpracą. To taka nasza najświętsza cecha. Dziwi mnie. Bo jeszcze za czasów mojej młodości był na przykład na wsiach system odróbek przy różnych pracach. A dzisiaj boczysz się na sąsiada w bloku, zgwałcą ci córkę, czy ograbią cię przy windzie i nikt nie zareaguje. Wiem, jakie to trudne namówić dzisiaj Polaków do jakiejkolwiek współpracy i komunikacji. Bo u siebie proponuję klub w piwnicach bloku i też jestem bojkotowany wiele lat. Kim my się dzisiaj staliśmy? Przecież każdy za młodu słyszał opowieść o księciu, co na patyczkach pokazywał synom, że osobno ich każdy połamie, a w grupie są nie do zwyciężenia. Przecież miłość do drugiego człowieka i tęsknotę za nim wynosisz od kołyski. Pielęgnuj to, a nie uciekaj od tego. Niepotrzebne są te lęki i tworzenie wielu opcji politycznych. I widać, jak PRL-owski Front Jedności Narodu nie był błędem. Trzeba odbudować celowe działania wspólnotowe. Zacząć od prostych rzeczy i zacząć budować swoją świadomość w prawdzie, choćby parę książek Załuskiego, Bocheńskiego, Dzieje Głupoty Polskiej. Trochę obiektywizmu i refleksji. Czy już jesteśmy na to gotowi, żeby odbudować wiarę każdego Polaka w siebie? Każdy Polak na prezydenta, takie ma być hasło. Taki ja stalinizm dzisiaj proponuję. Parę kroków zaledwie trzeba, żeby pozbyć się żydowszyzny. A ta czapa spada nam na oczy. Nie ma żadnej elity patriotycznej, widzącej te oczywistości i w tym problem. Z powstaniem 1944 roku ocena przynajmniej o 65 lat spóźniona. Z Kościołem trwa to ogłupianie już przynajmniej 600 lat za długo. Z Napoleonem 200 lat, z Ukrainą 400 lat, a z całą zaburzaniem przynajmniej 100 lat opóźnienia w uczciwej ocenie tych tematów. Czy się kiedykolwiek doczekamy na pełną świadomość i właściwe poczucie racji stanu? Na przykład koncepcja PRL-u już w 1920 roku to nie była zła koncepcja, bo rozwinęlibyśmy się wcześniej, a i nie byłoby hitleryzmu i tej zawszonej żydowszczyzny do dzisiaj. Ale gdzie nam do takiego rozsądnego rozumowania?
Polska nigdy nie byłaby republiką i Stalin tego nigdy nie chciał. Zrobił tylko tyle, ile mógł dla Polski i Polaków. Ale oni tego jeszcze nie rozumieją. Rozwój cywilizacyjny pewne rzeczy pokazał. Że powinna być jakaś konsekwencja postępowania u człowieka, planowanie, a nie jak kto chce. Jeśli potrzebne ubranie, to i zakłady krawieckie, także drogi, koleje, bo niezbędne dostawy są i komunikacja, podatki i szkoły, bo powinien być porządek, tak jak w Układzie Słonecznym, tak i społecznym, a ich bawi zakłócanie. Rządzący to zakłócacze, a nie gospodarze. To ostatnia mania jakaś, niecnośni Frycla, Polańskiego, Madoffa, Breivika, a jeszcze Grecja. Teraz po Goru i Obamie pora na Nobla dla Breivika. Przecież to jest prosta konsekwencja żydowskiego widzenia świata. My nie możemy się temu poddać, ale musimy to przezwyciężyć. My musimy być silniejsi i asertywni. Jeśli się pozna bezczelność Żydów, choćby redagowanie Monitor Polski Blog, gdzie chodziło tylko o przestraszenie Polaków i tumanienie jakimiś paranojami, a moje komentarze były zamieniane na teksty z żydowskiej Biblii, którą zwalczam i nie mogłem tego u nich zakwestionować, to widać, że tak naprawdę są ciemniakami, leniwi, bezczelni, pełni tupetu i że łatwo ich rozszyfrować i zdemaskować, a więc okiełznać i odsunąć od władzy, jeśli się za to solidnie wziąć. Dla nich racją stanu jest podtrzymanie mitu, co zresztą stwierdzili odnośnie powstania Szaniawski i Paszkowski, że chociażby dla samego mitu powstanie warszawskie 1944 roku jest Polakom potrzebne. I to jest przerażające w ich koncepcji i taka jest żydowszczyzna. I takim samym mitem Biblia. Więc zdrowa krytyka powstania warszawskiego, która się objawiła, to jest dopiero początek drogi. Bo co jeszcze? Niby te progi nieduże, ich zaledwie kilka. A kiedy my je przekroczymy? Program już jest gotowy. Nawet o Stalinie nie umiemy rozmawiać spokojnie. A jeden artykuł Sousy wyjaśni ci temat. Musimy odbudować gromadność. Gdyż dopiero jak każdy polski dom, dzielnica, wieś, gromada zacznie żyć wspólnotą ofiarną, silną, Judeopolonia zostanie wykorzeniona i odcięta od zasilania. My sobie nie zdajemy sprawy, z jaką wielką determinacją powinniśmy się im przeciwstawić. Jaki mamy stan na dziś? Nie ma ani jednej organizacji patriotycznej w Polsce, bo są albo pod kontrolą żydowską, albo kompletne zwodzenie i pseudoprogramy i wytrata energii. Nie ma elit, nie ma przywódców. Ale to nie musi być takie straszne. Wręcz szansa i obowiązek dla każdego. To każdy z nas ma czuć odpowiedzialność i przyjmować nawet obowiązki przywódcze. Stać się prezydentem, bo podstawią ci pozoranta, Świtonia, Bubla czy Monitor Polski, Blog. Nie mając pojęcia o niczym, Mossad CIA ze Stanów Zjednoczonych i Izraela próbuje sterować życiem politycznym kraju. My nie możemy się z nimi równać materialnie i strukturalnie. Opanowali wszystko, media i pieniądze, a mimo to wygramy. Obecnie mamy kompletny program, no ale i kompletny brak poparcia. Ale wygramy, bo jest już zalążek świadomości. Jest niesamowita zapaść państwa i konieczność rewolty, ale nie ma kim. Działają bezkarnie jak Breivik. Nikt tu nie pomoże i sami musimy to rozwiązać. Ciągle to samo się narzuca. Likwidacja Kościoła i odrzucenie Biblii. Uznanie rządu i wszystkich organizacji politycznych, oficjalnych za wrogie wobec państwa i narodu, a administracji za namiestników okupacyjnej żydowskiej struktury zniewolenia. Natychmiastowe przyjęcie gotowego projektu konstytucyjnego zawartego w Nowej Sławii. Edukacja i tworzenie struktur oddolnych gromad. Udział we wszechnicy. Stopniowe przejmowanie oddolne przez gromady decyzji administracyjnych. Restytucja państwa polskiego po zamachu stanu. Osiągniemy zwycięstwo i wolność, bo u nich te straszaki wciąż te same. Bo komuna to samo zło i wszystko najgorsze. Taki diabelski strach i przerażenie
każdego musiało ogarniać na sam dźwięk słów o czerwonym smoku, a wytworzone zostało przez Kościół. I tu tylko chodziło o strach przed wojującym ateizmem, że zniszczy Kościół, czyli że ciemnota zostanie zastąpiona w mózgu przez oświatę. I ci szamani piekieł stracą władzę nad duszami, a nie jakaś racja ekonomiczna czy polityczna albo społeczna. Bo a nuż komunizm okaże się światły na tyle, że ludzie zechcą być mądrzy i odrzucą ciemnotę serwowaną przez kler? Nie wolno do tego dopuścić. Taka jest racja stanu żydowszczyzny. Nie twoja, Polaku. Więc się z nią nie identyfikuj. A czy nadszedł już czas na zmierzch okcydentofilii, czyli kultu Zachodu? Dla Kościoła zmierzch już nadchodzi, czyli będzie to drugi upadek ciemnoty żydowskiej w Polsce po upadku kultu powstania 1944 roku. Ale dalej pozostaje rusofobia, nienawiść do komuny, Stalina, do PRL-u. Utrzymuje się to na niesłychanie wysokim poziomie, nie mając żadnego sensownego uzasadnienia. Upada USA, ujawnia się ich bandytyzm, ale napal w Wietnamie, My Lai, atom na Hiroshimę i tsunami są dalej bez znaczenia, dalej bez żadnych racjonalnych przesłanek kult tego błędu przyjmują polskie mózgi. Fałszowanie wyborów, czy to krajowych, czy wybieranie papieży przez CIA, rzucanie bomb na szpitale i dzieci w Serbii czy Afganistanie dalej są niewidoczne. Dalej Rosja to dzicz, co nas chce obedrzeć ze skóry, chociaż przy mądrej współpracy tam rynek do Władywostoku i surowce. Kiedy się wreszcie tej żydowskiej wszawicy pozbędziemy? W 1944 zaczęli hekatombę nienawidzący Żydzi z Londynu, a naród krwawił. A przecież tym powstaniem to my postawiliśmy ruskich pod mur. Było ono wymierzone w nich, a mamy pretensję, że nie pomogli. I do Berlinga, i do Rokossowskiego też. A oni mieli związane ręce i cierpieli. A dzisiaj winien Stalin, Berling i Rokossowski. Bądź przeklęty, Andersie, ze swoją kliką. Podobnie na terenach, gdzie przychodziła Armia Czerwona i pojawiali się starostowie i żądali ich uznania i namaszczania, a byli przedstawicieli możnowładztwa i antykomunizmu. Czego oni chcieli, te palanty? Podobnie w Warszawie. Ale na szczęście już dzisiaj nawet młodzież ich wygwizduje. Ta buta żydowska jest przyjęta jeszcze bardzo głęboko przez naród polski, wbrew swoim interesom. Kiedy to się skończy? Ta mentalność ciemniaka, jak się okazuje, jeszcze wielu chwyta i dzisiaj. Ty mnie wyzwól, daj ofiarę krwi, a później bądź moim sługą. Tak mówisz Rosjanom zawsze. A dlaczego nie powiesz tego Amerykanom? Przecież wykonujesz dla nich zadania podlejsze i to bez grymaszenia. O co ci chodzi? Kiedy Polaku przejrzysz na oczy? Kiedy wreszcie pokochasz Stalina, który dokonał tyle dobrego dla nas wszystkich? A tu żadnej rzetelności historycznej. Tylko nienawiść do Moskwy we wszystkich jej odcieniach, przynajmniej od XVII wieku. Dopiero po 67 latach coś drgnęło odnośnie powstania. Ale dalej ani analizy II RP, przyczyn wojny, zdrady Zachodu, Serbia, Afganistan, Irak, nic nie dociera. A tam wcześniej robiliśmy zdrowe interesy. Musimy zabijać niewinnych. Polaku, jesteś taki dumny, zabijając niewinnych w Afganii w imię żydokracji. A obok miałeś słowiańskich braci, których ta żydokracja rozwalała. Bo Serbia to kraj słowiański i nie dałeś im żadnego poparcia. Milošević i Mladić to zbrodniarze, a Amerykanie nie, a Kościół nie, a miliony zamordowanych Indian w imię Chrystusa i Biblii. Więc ja mam się wstydzić Stalina, który dał Polsce wolność i potęgę, i szczać na groby z gwiazdą, których tu jest 600 tysięcy, bo one przyniosły tę niewolę, czyli dziesiątą potęgę świata z nas uczyniły. Kto tu jest paranoikiem?